Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, to jest program Proszę to wyjaśnić i zajmujemy się dzisiaj tematem weta, prezydenckiego weta do ustawy degradacyjnej, ale także reakcjami na to weto, reakcjami Prawa i Sprawiedliwości na to weto, bo były różne. Najbardziej chyba ostrą i też zaskakującą reakcją była ta reakcja, którą zaprezentował nasz dzisiejszy gość, Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezydenta Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Powiedział pan, że będzie bardzo trudno panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie odbudować odbudować pańskie zaufanie i że ciężko mu będzie uzyskać pański głos w wyborach, ponownych wyborach prezydenckich. Dlaczego tak mocna reakcja? Myślę, że to jest reakcja na weto pana prezydenta, które było zaskoczeniem. Prawdę mówiąc, chcąc w jakiś sposób oddzielić dobro od zła, nazwać to, co było złe w PRL-u, w jakimś sensie symbolicznie choćby ukarać te osoby, które współpracowały z okupantem, no bo Rosja sowiecka była w Polsce okupantem, no to jeżeli mamy sytuację, w której dziś wybrana demokratycznie władza, która mówiła o tym, że trzeba dokonać takiego oddzielenia dobra od zła, przyjmuje ustawę. I ta ustawa tak naprawdę jest dość symboliczna, bo nie jest to zamykanie ludzi do więzienia, odbieranie majątku, tak jak robili to komuniści. No, ale odbieranie im tytułów. I strzelanie do ludzi, czy wręcz zabijanie, tylko odebranie tytułów generalskich. No i pan prezydent to zawetował, jeszcze motywując tym, że on jest za tym, żeby ukarać, a jednocześnie zawetował, pozbawiając możliwości tej kary, więc to jest zaskakujące, z drugiej strony nielogiczne. I jeśli pani pyta, dlaczego prezydent u mnie ma minus, no to to właśnie jest to, że po pierwsze, że pan prezydent deklarował, że będzie za tym, żeby jednak jakaś kara, choćby nawet symboliczna, bo to jest tak naprawdę symboliczna kara, dotknęła tych, którzy odpowiadali za zbrodnie stanu wojennego, a jednocześnie mówiąc, że jest za tym, żeby karać, wetuje ustawę, która taką symboliczną karę wymierza, no to jest trochę jak pan prezydent Wałęsa, no jest za, nawet przeciw. Też prezydent Duda jak prezydent Wałęsa. No przynajmniej w tym jednym tłumaczeniu. Motywacja jest rzeczywiście dość trudna zawetowania tej ustawy. Natomiast no, mówiąc o tym, że będzie musiał pan prezydent popracować nad odzyskaniem zaufania, ale to nie chodzi o moje. Myślę, że o znaczną część społeczeństwa, która pamięta, czym był stan wojenny. A druga sprawa, to każdy z nas, jeśli sprawujemy władzę, musi każdego dnia myśleć o tym, żeby nie zawieść swoich wyborców, swoich obywateli. Również, tak jak mówię, to każdego z nas dotyczy, również mnie. Ja też często się zastanawiam nad tym, co robię, co mówię. I dlatego, jeśli powiedziałem tak o panu prezydencie, to nie powiedziałem stanowczo, że koniec, kropka, tylko że no, jak to wydaje mi się, każdy z nas ma słabsze dni, popełnia błędy, ale zawsze my zostawiamy taką nadzieję, możliwości odpracowania, no nie przekreślamy siebie nawzajem, nawet jeżeli popełniamy błędy. Panie ministrze, posłuchajmy w tej chwili argumentów pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo rzeczywiście weto jest, tak jak pan minister powiedział, natomiast za chwilę zapytam, czy te argumenty do pana ministra trafiły. Posłuchajmy najpierw, co mówił prezydent Andrzej Duda. Odmawiam podpisania tej ustawy i kieruję tą ustawę do ponownego rozpoznania przez Sejm, czyli krótko mówiąc, wetuję tą ustawę, mówiąc tak popularnie. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, bo chciałbym, żeby te sprawy zostały załatwione i wierzę w symboliczny wymiar tego typu ustawy, w symboliczny wymiar dla polskiego wojska, w symboliczny wymiar dla zamknięcia rozdziału tamtych czasów i zarazem odcięcia się od tamtych czasów. Ale nie w ten sposób.
Nie w ten sposób i prezydent, uzasadniając, ja dodam pokrótce, mówił, że ustawa jest niedopracowana, że nie będzie środka odwoławczego dla tych wszystkich osób, które utraciłyby tytuł czy oficerski, czy generalski, ale także mówił dużo o członkach WRON, o tym, że nie wszyscy z nich byli zbrodniarzami. Czy te konkretne argumenty trafiają do pana ministra, ale także jaki symbol, skoro symbol ustawa degradacyjna niosła taki, że kończymy z komunizmem, to jaki teraz symbol wetem do tej ustawy dał prezydent Andrzej Duda? Ja myślę, przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, co zrobić dla Polski, dla Polaków teraz. Prezydent zawetował, no, trudno, no, argumentacja na zasadzie, że no, trzeba tą sprawę zamknąć, trzeba ukarać, ale nie w ten sposób, nie wskazując. Czy ustawa rzeczywiście była niedopracowana? Czy trafia do pana ten argument? Każda ustawa, jak każde dzieło ludzkie, ma jakieś wady, słabości. Jeżeli pan prezydent dostrzegł je, mógł skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No, ale taką decyzję pan prezydent podjął. Myślę, że ta decyzja będzie miała też wpływ u niektórych osób bardzo istotny na ocenę prezydentury, ale to jest tylko jeden akt, więc poczekamy, zobaczymy. Jeszcze przed nami wiele miesięcy współpracy. Ja liczę na to, że ta współpraca będzie się układała dobrze, mimo potknięć, no ale koń ma cztery nogi, się potknie, no, my jesteśmy tylko słabymi ludźmi, więc możemy popełniać błędy. A czy błędu nie popełniło tutaj Prawo i Sprawiedliwość? Mówi pan ciągle o błędzie pana prezydenta. A czy niedopracowanie ustawy, czy niedostateczne może skonsultowanie jej z kancelarią prezydenta nie było błędem? Czy jedyną winę ponosi w pańskich oczach prezydent? Ja nie mówię tutaj o winie, bo to... Mówi pan o błędach. Nie w kategoriach winy. Mm-hmm. W kategoriach oceny sytuacji. Z jednej strony taką ocenę pan prezydent przedstawił, że rzeczywiście symboliczny wymiar miałby znaczenie dla wojska, że generałowie, którzy odpowiadali za stan wojenny, którzy wydali rozkaz strzelania do ludzi, nie będą generałami w nowej, można powiedzieć, wolnej, suwerennej Polsce, która odwołuje się do tradycji patriotycznych, do wspaniałych tradycji Wojska Polskiego i powinna się odciąć od tradycji perelowskiej zdrady i wyprowadzenie czołgów na ulicę. Więc tu jest... A co pan na argumenty, natomiast, mówiące o tym, że Polacy również nie chcieli tej ustawy, że część Polaków nie chciała tej ustawy? Oczywiście, no, szczególnie ci, którzy byliby pozbawieni tytułów. Jest też część ludzi, która wszystko neguje, cokolwiek Prawo i Sprawiedliwość zgłosi. No, nawet jak obniżaliśmy wiek emerytalny, czy nawet jak wprowadzaliśmy 500+, który przekazuje miliardy Polakom, no to też była krytyka, że źle, że nie tak, że zlikwidujemy, później mówili, że rozszerzymy. No, jest takie miotanie się opozycji. No, w tej sytuacji też, no, ci ludzie, którzy z jednej strony mówią, że tak, odzyskaliśmy niepodległość, a jednocześnie nie potrafimy rozliczyć się z przeszłością i powiedzieć, że odcinamy grubą kreską, ale nie kreską niepamięci, tylko kreską oddzielenia tamtego okresu i powiedzenia, że byli ludzie wspaniali, którzy walczyli o Polskę, o odzyskanie niepodległości, ale byli też tacy, którzy walczyli przeciw. I tych należy osądzić, no, nawet nie w kategoriach kary więzienia czy wyroku, tylko osądzić, powiedzieć, że to było złe, to było dobre. A panie ministrze, jeszcze był taki argument, że nie wszyscy byli zbrodniarzami, którzy tam uczestniczyli w tej Radzie tak zwanego Ocalenia Narodowego, choć to była Rada Zniewolenia Narodowego. No to jest argument o tyle ułomny, że gdybyśmy powiedzieli, że wydajemy wyroki więzienia za zbrodnie, to tak, natomiast to jest kara symboliczna. Wszyscy ci ludzie, którzy byli we WRON-ie, symbolicznie popierali to, co się działo, chociaż niekoniecznie podpisywali rozkazy, na mocy której strzelano na przykład do górników czy do demonstrantów, czy nie podpisywali osobiście decyzji o internowaniu, przetrzymywaniu ludzi w więzieniach czy wysyłaniu wojska na ulicę, ale oni w tym uczestniczyli i nie tylko symbolicznie, dali swoje nazwiska,
Żaden z nich nie skrytykował tego. No, byli tacy bohaterowie jak pułkownik Kukliński, którzy będąc w Ludowym Wojsku Polskim zobaczyli, że to idzie w katastrofalnym kierunku dla Polski. Byli gotowi zaryzykować nawet własne życie czy życie swoich dzieci, żeby bronić Polski. No, a byli tacy, którzy powiedzieli, no skoro nas tam zapisano, to nie będziemy protestować. No, dzisiaj ma to być argumentem, że oni nie byli tak aktywni jak ci, którzy dowodzili. No ale kara jest naprawdę symboliczna, więc... Panie ministrze, zastanawiam się teraz, kto skorzysta na tym konflikcie. Konflikcie na pewno w kwestii samej ustawy, samego dokumentu, jakkolwiek by nazywać decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, to na pewno weto było wyrazem niezadowolenia, niezgody na ustawę w tym kształcie chociażby, choć pan mówi już dosadniej. Marek Jakubiak, Kukiz 15, twierdzi w rozmowie z telewizją w Polsce.pl, iż nie nikt tak nie wykreuje Donalda Tuska jak konflikt wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości. Posłuchajmy tego cytatu, potem zapytamy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z konfliktem wewnętrznym. Marek Jakubiak. Donalda Tuska nikt tak dobrze nie wykreuje jak Prawo i Sprawiedliwość. Że Prawo i Sprawiedliwość, jak się będzie sprzeczało teraz z prezydentem, jak będą się dzielili, nie łączyli, to może nastąpić rozdział, separacja Zjednoczonej Prawicy wewnętrzna i powiem, że ponieważ mamy do czynienia z bardzo silnymi charakterami, to może się nagle okazać, że nie ma tego mianownika, tego wspólnego mianownika, który łączył do tej pory. No właśnie, pan, panie ministrze, określa siebie mianem właśnie takiego silnego, czarnego wręcz charakteru. No mam i mocno nadzieję, pan wyraził swoje nadzieję, niezadowolenie. Że ten kubek ma jaśniejszy kolor niż mój charakter, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście tak jest, że obóz rządzący, jeśli się będzie kłócił, to przegra sam ze sobą, a na tym skorzysta ktoś trzeci, czyli ktoś, kto czyha na to, żeby przejąć władzę. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z jakimś trwałym konfliktem. Jest różnica zdań co do oceny jednego ustawowego rozwiązania. Ale nie ma różnicy zdań. Były inne, które zawetował pan prezydent. No tak, to prawda. Jest różnica zdań co do sposobu załatwienia pewnej sprawy, co do której się zgadzamy, bo i prezydent się zgadza, że trzeba oddzielić dobro od zła, my się zgadzamy, tylko prezydent mówi nie w ten sposób. No to jest jakby różnica. No, a pan mówi, różnica. Nie zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę. No, mam do tego prawo, no w końcu każdy swoim głosem dysponuje osobiście i pan prezydent tutaj no rzeczywiście zawiódł moje oczekiwania. Natomiast, tak jak mówię, ja nie przekreślam prezydenta jeszcze do końca. Jeśli będzie do końca kadencji dobra współpraca, no to liczę. No. Nie widzę tu powodów, żeby jej nie było. To wszystko jest przed nami. No to jest tak, że wybory za blisko 2 lata, no trudno tutaj już przesądzać. Ale rzeczywiście, no trochę goryczy pewnie pozostanie. Panie ministrze, to co teraz? W jakim kierunku pójdzie Prawo i Sprawiedliwość? Czy rzeczywiście niepokoi pana i to, co się dzieje wewnątrz, i sondaże, które ostatnio, no jakby nie patrzeć, od kilku oczek w dół po kilkanaście w komercyjnych stacjach telewizyjnych? Po pierwsze, wewnątrz, nie wiem, kto tutaj twierdzi, że coś jest nie tak. W obozie władzy zawsze jest dyskusja nad poszczególnymi rozwiązaniami. To jest tak, że szukając najlepszego rozwiązania, różni posłowie, ministrowie zgłaszają różne pomysły. One są po prostu omawiane i tego rodzaju dyskusja, jeżeli jest odbierana, że jest jakiś konflikt, to jest to błędny odbiór. To jest po prostu próba znalezienia najlepszych rozwiązań, no a takie rozwiązania znajduje się w dyskusji, więc tutaj nie ma tego, o czym być może marzy opozycja. Jest praca, a praca nad szukaniem trudnych rozwiązań, trudnych problemów nie jest łatwa. Ona przebiega czasem w atmosferze wyrażanych mocno różnic zdań. Tak jak w przypadku prezydenta przy tej ustawie, no trzeba mocno wyrażamy skarcić opinię prezydenta, jak nie rozumiem. Tyle że skarcić, no ja po prostu wypowiedziałem swoją opinię, zresztą opinię
co do której wiele osób do mnie docierało też, mając... Skąd docierały takie opinie? Z różnych stron i różnymi kanałami, i mailami, i SMS-ami, w rozmowach bezpośrednich. Stąd wydaje mi się, że moje odczucie nie jest moim odosobnionym odczuciem. Mam nadzieję, że panuje takie odczucie? Nie, ja mówię tutaj o spotkaniach z wyborcami. Mhm. Mam nadzieję, że to też będzie dla pana prezydenta też wskazówką, że nie wszystko można, bo nie wszystko będzie pochwalone, jeżeli będzie to szło w przeciwnym kierunku niż obiecaliśmy wyborcom. Natomiast mam nadzieję, że te prace, które się toczą w rządzie, w parlamencie, nie będą postrzegane jako coś, co jest złe, tylko jako próba właśnie wypracowania najlepszych rozwiązań, czasami z jakichś rozwiązań, które budzą kontrowersje, jeśli one są bardzo daleko idące. Trzeba się wycofać, to tak jak chociażby w niektórych sprawach dotyczących ustaw o sądownictwie. No tutaj robimy krok w tył. Nie dlatego, żebyśmy uważali, że to było niezgodne z prawem, bo było zgodne z prawem, natomiast budzi to kontrowersje w Unii Europejskiej, a potrzebujemy dobrej współpracy z Unią, więc robimy pewien krok do tyłu, licząc na to, że tam jest oczekiwanie z naszej strony właśnie poszukiwania kompromisu i taki kompromis próbujemy właśnie wypracować. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenia szansę na kompromis już dzisiaj na 80%, a pan na ile procent je ocenia? Podobnie. Tu oczywiście trudno to zbadać, czy to jest 70, 80, czy więcej. Oczywiście nie jest wykluczone, że to, co zaproponowaliśmy, zostanie uznane za jednak zbyt płytkie ustępstwa. Ja uważam, że to jest duże ustępstwo, bo to jest jednak pokazanie, że szanujemy międzypaństwowe uzgodnienia i że szanujemy się w ramach Unii, że jesteśmy w stanie, broniąc naszej suwerenności, odrębności kraju, jednak uwzględnić pewne uwagi. No i myślę, że to powinno być wystarczające, ale oczywiście nie siedzimy w głowach urzędników z Brukseli i nie wiemy, czy to wystarczy, ale mamy nadzieję, że tak. Czy podobnie jak z Unią Europejską, z Brukselą, można porozumieć się z kancelarią prezydenta? Pójść na pewne ustępstwa. Ale jestem przekonany, czyż w bardzo wielu rzeczach ta współpraca jest bardzo dobra. Tu akurat to było zaskoczenie, bo prezydent nie sygnalizował, że ma jakieś uwagi. Choć on twierdzi, że sygnalizował, że były osoby, które w jego imieniu, jak profesor Jan Żaryn, mówiły o niedopracowaniu ustawy. Ja się nie spotkałem z takimi sygnałami. Ale mniejsza z tym, zostawmy to, to. Jak to w życiu, błędy się zdarzają, życie biegnie naprzód. My mamy służyć Polsce, Polakom i nawet jeżeli są jakieś potknięcia, to idziemy do przodu dalej. Będziemy, to a propos tego, będziemy co przyjmować przed nami. Korzystne ustawy i będziemy po prostu pracować, żeby sprawy się posuwały do przodu. No, a takie rzeczy po prostu zostają za nami. A propos tego, co przed nami, jeszcze jedna wypowiedź, którą jeszcze dla państwa skomentujemy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, gość porannej rozmowy z Michałem Karnowskim, mówi o Kongresie Prawa i Sprawiedliwości i o tym, co przyniesie. Posłuchajmy. Jesteśmy po rekonstrukcji rządu, mija akurat 100 dni, pojawiły się nowe akcenty, pojawiły się nowe trudności. Był to bardzo gorący okres w związku tam, powiedzmy, no, ustawa o IPN, ale różne inne rzeczy. I myślę, że potrzeba znowu jasnego i zdecydowanego przekazu też na poziomie takim wręcz metapolitycznym. Jaki to będzie ten silny przekaz na poziomie metapolitycznym? A zapraszamy na naszą konwencję. Będzie to uchylmy rąbka tajemnicy już dziś, tak? Nie, no nie mogę. Na pewno będzie to jakby rozpoczęcie pewnego innego etapu. Odejście od tych drobnych, acz bolesnych i utrudniających życie problemów, pójście do przodu po prostu w budowaniu Polski. Następne programy, które mają służyć rozwojowi kraju, gospodarki, nacisk na pewne rzeczy, które też są potrzebne dla Polski lokalnej, czyli na pewno programy dla samorządów. No, będzie tutaj sporo rzeczy, ale
Nie mogę zdradzić szczegółów. Czy gdyby dzisiaj, na koniec zapytam jeszcze raz o pana prezydenta, zamykając dyskusję, zadzwonił do pana prezydent Andrzej Duda i poprosił o spotkanie czy rozmowę w kwestii przekonania pana do oddania na niego głosu, poszedłby pan i spotkał się? Hipotetyczne bardzo pytanie, ale oczywiście my się znamy, jesteśmy po imieniu. Przecież myśmy się nie obrazili na siebie jako na osoby, ja tylko oceniłem decyzję pana prezydenta. Wśród przyjaciół to trzeba sobie czasami powiedzieć prawdę, bo to pomaga. To jest taka, można powiedzieć, bardzo dobra rzecz, jeżeli widzimy, że nasz przyjaciel, a ja pana prezydenta, ale przecież był kolegą klubowym, uważam za przyjaciela, jeżeli przyjaciel się potknie, trzeba go podtrzymać, ale jeżeli się potknie, a nie chce, to trzeba mu zwrócić uwagę. Myślę, że to nie będzie rzutowało na nasze osobiste kontakty, a że się różnimy w sprawach jakichś rozwiązań dla Polski. Nie ma dwóch ludzi w Polsce, którzy mieli we wszystkim takie samo zdanie. No to jest oczekiwanie chyba nadmierne. Większość pewnie z naszych telewidzów ma żony czy mężów i też często w małżeństwie się nie zgadzają, a to nie oznacza, że się nie kochają. Piękna puenta. Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie, dzisiejszy odcinek magazynu, programu Proszę to wyjaśnić. Za tydzień kolejne wydanie, ale oczywiście to nie koniec pilnowania Polski na naszej antenie, na antenie telewizji w Polsce.pl. Za chwilę kolejna część programu. Przed nami jeszcze magazyn Bardzo ważna sprawa Piotra Barełkowskiego, a potem jeszcze od godziny 18 nadajemy dla państwa na żywo do godziny 22. Zapraszamy, zostańcie państwo z nami.